Szukasz ciekawej koszulki na lato? Wejdź na www.abra.it, bo z Abra Team wakacje trwają cały rok. Takiego szczęścia jeszcze nigdy nie miałem. Widzowie, w dzisiejszym odcinku otworzyłem jajko za ponad 140 miliardów. I najlepsze jest to, że zwróciło mi się ono. Dropnęliśmy tęczowego huge peta, dużo droższego niż jajo. Ale żeby tego było mało, to do gry zostało dodane nowe jajko, już po update'cie. Mówimy tutaj o Tiki Egg. W tym odcinku udało mi się kilka takich jajek kupić, czy nawet otrzymałem je za darmo. I najlepsze jest to, że zarobiłem na nich kilkadziesiąt miliardów. Ale najlepsze jest to, że dzisiaj w 20 sekund zarobiliśmy $0,5 tryliona, sprzedając 7 huge petów. Chcesz poznać trik, który pomoże ci sprzedawać tak szybko rzeczy? Obejrzyj to do końca, a jeżeli grasz w Stumble Guys, to w sklepie wpisuj kod ABRA. W tym momencie robi się już za grubo. Popatrzcie, mamy ponad 6,3 tryliona, a w banku jeszcze 5 razy tyle, dlatego że dosłownie przed chwilą udało mi się sprzedać naprawdę dużo petów. Popatrzcie, 27 minut temu za 66 miliardów wszedł Huge Hell Rock w wersji Golden. Dodatkowo, słuchajcie, do tego wszystkiego jeszcze Huge Jolly Pink, więc wszedł za 73 miliardy. Także dosłownie w tamtej sekundzie za 74 miliardy, natomiast Huge Easter Dominus, więc już 200 miliardów ponad mieliśmy w dosłownie minutę. Jeszcze, żeby tego było mało, Huge Hell Rock, ale nie Golden, zszedł za 66 miliardów, czy na przykład tutaj Tiki Dominus za 1,1 mld. No jest naprawdę grubo. Ja jeszcze do tego wszystkiego sprzedałem tutaj jajo po 2 miliardy, mimo że ono nawet nie jest tyle warte. Ale wystawiłem także, słuchajcie, tutaj to jajeczko Huge Machine Egg 2 oraz właśnie tego peta i one sprzedać się nie chcą. Dlatego w tym momencie, słuchajcie, odbieram to jajo i je sobie otworzymy. Ale nie wiem, czy wiecie, są nowe jaja Tiki Egg i jak je zdobyć, tego jeszcze nie wiem, ale się dowiemy. Tutaj przed chwilą gość je sprzedawał, ale jak widać już je sprzedał. Były naprawdę tutaj całkiem ciekawe, ale w ogóle tutaj jaka jazda po 3 miliony, tylko taki butterfly. A wiecie co? Dla testów je kupię. Zrobię je, słuchajcie, wrzucimy je do Dark Matera i wszystko, słuchajcie, będzie tutaj śmigać, więc dawaj mi je tutaj wszystkie. Te butterfly'e nie są jakoś wybitnie mocne, ale wydaje mi się, że takie 130 Q powinny mieć, więc jak je zrobimy na Goldeny i na Rainbowy, to nawet jeżeli to zajmie kilka dni, to ja po prostu takiego peta chciałbym mieć, bo sam, słuchajcie, po prostu go nie mam, a po 3 miliony to naprawdę to już jest zerowa kasa, patrząc na to, że mamy tutaj, słuchajcie, 6 miliardów i to tak grubo ponad 6 miliardów. Tak czy inaczej, w tym odcinku, słuchajcie, musimy sobie oczywiście wywalić tutaj prawie $1,300,000,000, sorry. A to wszystko po to, żeby mieć tutaj równe 5 trylionów i zobaczyć, ile w tym odcinku zarobimy, a ile stracimy. Popatrzcie, łącznie mamy 18 trylionów gemów. Ja cię kręcę. Tutaj jeszcze na szybkości, słuchajcie, podokładam kilka rzeczy i idziemy otwierać tam to jajo. Przypominam, że jest tutaj oczywiście slime oraz goblin, które są totalnie beznadziejne. A ostatnio otwierałem takich jak kilkanaście i same beznadziejne rzeczy nam wypadały. Może być także Gekon albo Kraken, które będą już całkiem spoko. Ale cokolwiek by nam się nie trafiło w wersji Golden, Rainbow czy Shiny, już będzie perfekcyjne. Samo jajko jest w stanie, słuchajcie, zejść za jakieś, no myślę, 130 miliardów bez pół cienia wątpliwości, no nie? Więcej to już może trzeba by było poczekać, więc uwaga, czy jesteśmy gotowi na to, żeby je otworzyć? No ja jestem, ale niestety coś czuję, że stracimy, więc widzowie, no dla widza to robimy. Let's go, słuchajcie, co nam tutaj wypadnie? Na pewno z tego będzie huge, to już wiemy. Tylko błagam, nie goblin i nie slime, bo ostatnio non-stop nie mamy. Ej, rainbowowy chyba. Rainbowowy, let's go, wiedziałem. Ej, dobra, to się nam zwróci jajo. Z tymi koszuleczkami Abra Team zawsze ma się większe szczęście w grach. Ja nie wierzę. Zaraz zobaczę, słuchajcie, ile on jest warty, ale wy wpadajcie na www.abra.it. Macie czy właśnie takie koszulki w takim kolorze, czy takim, czy białe, czerwone, zielone, żółte. Mnóstwo, słuchajcie, różnych rzeczy. Pierwsza linia w opisie, a do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem i z wiadomością ode mnie gratis. Kurde, ale się cieszę. To teraz chwila prawdy. Jeszcze nigdy nie miałem rainbowowego, słuchajcie, takiego goblina. On jest najtańszym petem, ale w wersji Rainbow może być, słuchajcie, dość ciekawie. W wersji Golden prawdopodobnie nie byłby więcej warty niż jajo, ale w wersji Rainbow już może być i uwaga, 143 do 175 miliardów. To jest więcej warte niż jajo. Let's go! W końcu nam to oddało. Nawet jeżeli ja na tym nie zarobię, bo na samym jajku bym zarobił 130 miliardów, no to na tym pecie, powiedzmy, gdybym go, słuchajcie, słuchajcie, wystawił za, nie wiem, tam 140, to za dużo nie zarobimy. Ale ważne, że się zwraca. Ja i tak oczywiście nie będę próbował tego wystawić za 143. On ma tutaj Enchant Tech Coins, więc raczej lipny. Ale spróbujmy, słuchajcie, go wystawić za 169 miliardów. Aha, nie mam miejsca. Jeżeli by się sprzedał za 169 miliardów, to tak, zwracam to, co mówiłem. To na pewno już byśmy na nim zarobili około 30 miliardów więcej niż na samym jaju. Ale pytanie, czy on za takie pieniądze zejdzie. Nie wydaje mi się, chociaż bardzo chciałbym się mylić. Serio, chciałbym się mylić i chciałbym, żeby za tyle to zeszło. Czemu w ogóle, słuchajcie, superkaty tak zdrożały? Jest ich ponad 250 000 na świecie i one mają tylko 1 punkt, więc jest to dziwne. A ja sobie tutaj kupuję Safari Doga za 75 milionów. Papugi już z kolei, słuchajcie, już mocno staniały, no nie? To jest akurat pocieszające, bo tego Huge Pirate Parrota ja bym bardzo chciał mieć i liczę na to, że w przyszłości go kupię, więc dobrze, że one tanieją. Tak czy inaczej, my się wbijamy po prezenty, więc flopa, dzięki bardzo za 2 miliardy, pozdrawiam. Tutaj ziomal daje, Oktawian nam quest jajo jedno i drugie, więc także piątka i mega dziękuję. Nam się z kolei sprzedaje Golden Party Dog, który był shiny, no nie? Więc miliard zawsze fajnie tutaj przytulić. Mamy miliard już dzisiaj zarobiony. Tutaj pozdrawiamy jeszcze Kiele Kolga. Tutaj dzięki Franula, bardzo serdeczne, za Balloon Dragona. To się super przyda, bo to jajko dzisiaj oddało. Tutaj Oktawian jeszcze daje nam, słuchajcie, 7,5 miliarda. Jeszcze Diamond Kata, więc piątka i dożywotnie pozdro dla ciebie. Ej, naprawdę dziękuję. Diamond Kaciek jest bardzo drogi, a kaska? Oj, przyda się. Deku, dzięki bardzo za 3 miliardy, za 5 miliardów, sorry. Nie, czekaj, 3 miliardy. 3 miliardy i jeszcze Sailor Jajo. Dobra, to się zgadza, więc mega dziękuję i pozdrawiam. Matkowski, słuchajcie, daje nam tutaj jeszcze Emerald Monkey, więc pozdrawiamy ciebie i czaję. Jeszcze 5 miliardów tutaj gość nam dorzucił, więc piąteczka gigantyczna. Dwupunktowiec jak znalazł. W Kipon, pozdrawiamy ciebie i Filipa, dzięki za hologram Sharka. Tutaj mamy od Rexonka, popatrzcie, Anime Korgiego, Cloud Kata, jeszcze dodatkowo atlantyckiego Stingreya, jeszcze kolejnego atlantyckiego Stingreya, więc 8 punkcików, żółwik i dziękuwa, pozdro wielkie Kiwi, dzięki za miliard i Fidget Toys, jeszcze tutaj 1,2 miliarda, więc dziękuję waszej tutaj dwójeczce bardzo serdecznie, a tutaj jeszcze wielkie pozdro dla Kamilka, no nie, bo on dorzuca nam 4 miliardy, więc naprawdę szacunejro wielkie, a tu, ej, dostałem to nowe jajo od Mileny, Tiki Egg, o kurde. Słuchajcie, ja nie mam bladego pojęcia, jak je zdobyć, ale jeszcze wczoraj, słuchajcie, ich się zdobyć nie dało. Oj, czekajcie, bo tutaj dobra całkiem oferta. Znaczy, kiedy wy to oglądacie, to właśnie wczoraj dla was dało się je zdobyć. A ja to nagrywam po prostu w dniu poprzednim, no nie? Dzień przed publikacją tego filmu. I słuchajcie, to jajko jest giganową sprawą. Co my tutaj mamy? Mamy, słuchajcie, tutaj, to wiecie, jak wygląda to jajko? Ono wygląda dokładnie tak, jak te darmowe jajka w tamtym świecie, no nie? Tym Summer Update, no bo, kurczę, Pufferfish na przykład, tutaj te koty. Zaraz, słuchajcie, wiecie co, ja je otwieram, ono wygląda jak z drewna, aha, bo ono jest takie tiki dominus, yo! I dostajemy Lausila, ale to chyba nie jest, słuchajcie, to jest, nawet nie jest chyba eventowy pecik. Czekajcie, pokażcie mi tego. Leau, on się pewnie nawet usunął, jeżeli on, słuchajcie, nie jest eventowy, a nie nic z tych rzeczy. Nam się sprzedaje Starfall Dragon za 4,2 miliarda, więc naprawdę bardzo, bardzo spoko. Ale, słuchajcie, problem jest tutaj taki, że ja nie widzę tego peta, czyli on musiał się usunąć, czyli on nie był żadnym eventowym, ani nic z tych rzeczy. To jajko po 5 miliardów, słuchajcie, chodzi, gdzie są właśnie takie zwykłe mitikale i tak dalej. O kurde, porąbana akcja. Jeżeli on miałby gdzieś być, to byłby, słuchajcie, tutaj. A ja mam tutaj włączone, że auto usuwanie epickich, rzadkich i basicowych petów. O kurde, tu porąbane jajo. Zaraz spróbujemy zdobyć ich więcej. Ale lecąc dalej, nie mam nazwy, daje nam tutaj 1 miliard, 2 miliardy, 3, 4, 5. Więc bardzo dziękuję. Piąteczka dla ciebie za 5 miliardów. Naprawdę szacunek. Patryk jeszcze daje nam tutaj 1 miliard, więc dziękuję. A Tymbark dorzuca nam 15 miliardów. I mówi, że ma bluzę z Abratim. Widzicie? Jak ma się, słuchajcie, rzeczy z Abratim, to się jest od razu bogatym w Pet Simulator X. No kurde. Daje mi 15 miliardów, bo jest tak bogaty, bo ma właśnie bluzę z Abratim. Ja cię kręcę, dziękuwa. Nam się jeszcze Sailor Jajo sprzedaje, więc także bardzo spoko. Ale Tymbark, naprawdę wielka piątka, 1, 2 i 3 dla ciebie. Wielkie pozdro. Filip daje nam Neon Twilight Tigera, więc super dwupunktowiec. Dziękuwa wielkie. Tutaj w ogóle 11 miliardów dostajemy od KFHDUDBXJHDH. Kurde, totalnie porąbany nick, ale naprawdę dziękuję i naprawdę doceniam. 11 patronów. Anatolii. Żółw i dożywotnie pozdrobyku dla ciebie. A tutaj jeszcze Filip rzuca miliard, 2 miliardy, 3, 4, 5, 6. 6 miliardów aż dorzuca, więc no, szósteczka dla ciebie. I także naprawdę dziękuję. Wiecie co, ja to odbiorę i zobaczymy, ile tu jest kasy. A, ale tutaj popatrzcie, od Mikiego mamy jeszcze prezenty i jeszcze Dream, czyli Olcio wrzuca 3 miliardy. To dosłownie w tym momencie się pojawiło, więc dziękuję bardzo. Popatrzcie, 38 giftów. Ja sobie tutaj to odbieram i w tym momencie, słuchajcie, o kurde, 67 miliardów. Tu w ogóle, słuchajcie, jest Krakenik za 3 miliardy, więc ja bardzo chętnie go wezmę, bo to wychodzi 1 punkt za 1 miliard, więc do naszego jaja znowu idealnie. A jeżeli mówimy już tutaj o jaju, to zobaczmy, ile my mamy tych punktów, bo ich powinno tutaj, słuchajcie, jeszcze jednak trochę być. Może nie jakoś giga dużo, ale czekajcie, no tego raczej nie zużyję. Tego superkata też, no nie, bo one jednak się zrobiły drogie. No dobra, ej, trochę tego jest, słuchajcie. Jakby to wszystko pozaznaczać i wziąć te stingraye także. Tak, to może jeszcze dzisiaj drugie jajo zrobimy. O, Tiki Egg, widzicie? Jest to jajko. Dobra, to wiecie co? Ja od razu z bomby dam 2,7 miliarda, licząc na to, że może nikt mnie tutaj tak szybciutko nie pobije. Ktoś już widzę, że 2 miliardy tutaj dał, ale ja jeszcze, słuchajcie, chcę odebrać mojego Daycare'a. Dzisiaj w naszym Daycare'ze dostajemy 120 milionów, więc uwaga, znowu mogę zacząć narzekać. Fajnie, co? Dobra, dawaj za tego Tiki Egga, słuchajcie, 3,6 miliarda, bo ja bym chciał je zaraz tutaj otworzyć. Nam się sprzedaje w ogóle atlantycki stingray, więc dwupunktowiec za 2,7 miliarda? Kurde, no to całkiem spoko, całkiem uczciwie, co? Jeżeli chodzi o to jajo, to ja, słuchajcie, wiecie co, dam 4,2 miliarda. Mimo wszystko, słuchajcie, dam, nawet jeżeli to jajko nie jest tyle warte, ale po prostu chcę je otworzyć, chcę zobaczyć, słuchajcie, o co w nim chodzi, bo to jest naprawdę dziwna rzecz. Wcześniej tych jajek nie było, a te jajka są totalnie porąbane. Czy wcześniej były jajka, z których wypadają w ogóle pety, które nie są eventowe albo ekskluzywne? No właśnie, ja nie wiem, naprawdę, słuchajcie, nie wiem. Dobra, 4,5 daje, o nie, nie 3,5. 4,5 dawaj i się przestajemy bujać, no. Już dawaj, daj mi to wygrać po prostu to jajeczko. A ja jeszcze tutaj, słuchajcie, miałem jedno zadanie, żeby zrobić Goldena, słuchajcie, z tych oto właśnie śmiesznych pecików. Więc 63%, słuchajcie, próbujemy. Kurde, próbujemy! Po 3 miliony to kupo... Oj, jakaś transakcja, a jaka transakcja niby tym razem się tutaj robi? A, sprzedaje nam się Dark Matter Butterfly, let's go! Ktoś daje 5 miliardów za to jajko, to niech się buja. To w takim razie ja mam to gdzieś, nie? W tym momencie, ja sobie później pójdę i kupię, nie? Sam, albo dobra, kurde, bo się zaraz okaże, że te jajka są jednak dużo droższe. Dobra, 5,5 miliarda, dawaj mi je, ja muszę je przetestować. Nam się tutaj udało, więc próbujemy teraz, słuchajcie, na 29%, co może być gigalipą i uwaga... Niestety fail. No tak, no to on, słuchajcie, no dość mocny mógłby być ten Butterfly, powiem wam szczerze, no. A tutaj, kurde, gość daje już 6 miliardów za to jajko? Ono naprawdę jest tyle warte, to ja daję 6,5. Siemano. No i widzowie, mamy tutaj do odebrania jeszcze, popatrzcie, taką rozdymkę śmieszną i tego Tiki Laka Makafao. Więc słuchajcie, zaraz sobie to sprawdzimy. Tylko, że popatrzcie, tutaj właśnie w tym momencie, uwaga, 3, 2, 1 wygrywamy jajo za 6,5 miliarda. Jestem ciekaw, ile ono jest warte, więc zaraz pójdziemy sobie na inne trading plazę i oczywiście sobie to wszystko obczajmy. Tutaj tak czy inaczej mamy rozdymkę, która jest beznadziejna, ale ten Tiki Dominus już jest całkiem niezły i udało mi się go sprzedać właśnie dzisiaj za te 1,1 miliarda, więc da się na nim zarobić małe co nieco. Ziomek chce tutaj kupić ode mnie Goblina za 150 miliardów, a drugi chce za 120 kupić tego Huge Nightfall Wolfa. Uwaga, nam się sprzedaje quest jajo, bo wystawiam i teraz tak, tego za 150, słuchajcie, wystawić nie wystawię, nie ma takiej szansy, póki co próbuję sprzedać go drożej. Nam się właśnie w tym momencie sprzedał Huge Goblin Rainbow. O kurde, za 170 miliardów. No ja cię krę... No nie, to zarobiliśmy dużo. To dużo, słuchajcie, na tym zarobiliśmy, dlatego że jajko bym sprzedał za 120, a ja dostałem 170, czyli 50 miliardów zarobiliśmy na tym jajku, tak jakby, no nie? O kurde, no to oddało. To już naprawdę oddało na grubości. W ogóle mogę spróbować wystawić to jajko, nie wiem, za 9 miliardów. Tak na chwilę. Zobaczymy, słuchajcie, czy zejdzie, czy nie. No dobra, to znajdźmy, słuchajcie, w takim razie to jajo do kupienia. Tak jak mówiłem, jeszcze wczoraj go tutaj obok nie było. Jest to naprawdę całkiem ciekawa sprawa i ta cena rapowa wydaje się być bardzo niska. Ale nie chce mi znaleźć ich na sprzedaż. Jak to jest możliwe? No to w takim razie mógłbym wystawić za każdą cenę. No tu jest wystawione za 5,6 miliarda, a ja je kupiłem, słuchajcie, za 6,5, więc ewidentnie na tym straciłem, no nie? Ale to nie ma, słuchajcie, wielkiego dla nas znaczenia, dlatego że my chcemy testować, my chcemy sprawdzać i poznawać nowe rzeczy, więc jakby nie przejmuję się tym w ogóle. Tutaj mamy, słuchajcie, Stingraya. Biorę go, bo to jest dwupunktowy. Punkcik wychodzi za 1,2 miliarda, więc spoko. Nie będę narzekał. Tutaj też coś było w miarę spoko. Tego Stingraya za 2,5 też kupię, słuchajcie. Tak! tak! Nam te punkciki są potrzebne. Mozaik Gryfina za 2,5 też wezmę, bo w sumie dlaczego by nie, jeżeli są to dwa punkciki, to spoko. Natomiast ja pójdę jeszcze, słuchajcie, na kolejne Trading Plazy, żeby poszukać tego właśnie Tiki Egga. No bo kurde, już w tym momencie jego cena rapowa wzrosła, więc jest to trochę dziwne. No tu jest wystawione za 12 miliardów i słuchajcie, jak ja wszedłem w ogóle dzisiaj do gry, to się zrespiłem na Trading Plazy, gdzie właśnie był typeczek sprzedający takie rzeczy i sprzedawał je po 11. Więc jakby dla mnie to było takie normalne, że to jajko będzie kosztowało około dyszki, więc liczę na to, że będziemy w stanie je drożej jak najbardziej sprzedać, więc dawajcie, szukamy go dalej. Tak kilka razy sobie pójdę, żeby sprawdzić, żeby mniej więcej orientacyjnie wiedzieć, na czym stoję. Bo oczywiście ja je zaraz utworzę, ale pytanie, czy nie warto byłoby je poskupować za te 5 miliardów. Tu jest wystawione, słuchajcie, za 9 i już w tym momencie, widzicie, ta cena rapowa wzrosła do 6,1 miliarda. Wiadomo, że to w ciągu dnia się tam zmienia, raz jest więcej, raz jest mniej i tak dalej. No ale sami widzicie, że tendencja jest. Tutaj natomiast, słuchajcie, parot już po 650, więc całkiem spoko, bo jeszcze niedawno był za grubo ponad trylion. Problem jest taki, że ja nie wiem, skąd to jajo w ogóle dostać. No i tutaj za dyszkę oraz znowu, słuchajcie, za dyszkę. Jest to totalnie porąbane, bo w takim razie serio da się chyba to całkiem sensownie sprzedać. No to jest wystawione za 30, to już jest trochę porąbane akurat. No dobra, ja się wbiłem, słuchajcie, tutaj na ten świat, ale ja nigdzie nie widzę opcji do odebrania tych jajek. A, i żeby nie było, w tym karnecie też, słuchajcie, ich nie znalazłem, więc naprawdę skąd je dostać? Czy one są, nie wiem, zasłuchajcie, jakieś po prostu randomowo dla ludzi, tak za nic, czy co się dzieje? Tutaj też ich nie ma, to są te jajka, co były wczoraj. I uwaga, to jajko, które my otworzyliśmy, no nie? Moim zdaniem to było dokładnie to jajko, tylko z innym huge'em, no nie? Ale były dokładnie te peciki, ja właśnie zdobyłem wtedy tego ziomala, więc naprawdę to jest trochę dziwne. Skąd ja mam to wziąć? Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale wiem, że mam tutaj, słuchajcie, za zadanie rozwalać te właśnie sejfiki i inne takie duperele. Mamy tego zrobić aż 200, ale tutaj to akurat gigantycznie będzie szybko szło, bo mamy właśnie biomek, który się w ogóle nazywa Pixel Walls, czyli właśnie te takie skarbce, no nie? Właśnie nie sejfy, tylko skarbce. O, to jest dobre określenie. I każdy, słuchajcie, z nich się zalicza, czy tylko te duże? Bo tutaj muszę się upewnić. Czekajcie, ten duży jak jest rozwalany, weź rozwal tego dużego. Dobra, to duży się zalicza. A czy ten mały, słuchajcie, się zalicza? Nie, tylko duże. Ale i tak trzeba wszystkie rozwalać, żeby po prostu robiło się tutaj miejsce. Więc na luzaku, dawaj, 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 rozwalaj tutaj wszyściutko. Wszyściutko jak leci. Let's go. Tylko żeby mi się tutaj ten... Czy może mi się ten Titanic nie załączać? Dziękuję, 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 dziękuję. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Jedno zadanie to, żeby rozwalić tego 50, a drugie zadanie to, żeby rozwalić tego 200, więc już tak trochę więcej, ale i tak do zrobienia. No słuchajcie, zaraz właśnie pęknie nam ta 50. Ej, strasznie mnie denerwuje ten Titanic i to wsiadanie na niego. Chyba wyłączyłem w ustawieniach tą opcję, żeby on mi się tak sam załączał, więc powinno, słuchajcie, być już teraz luźniej. No i popatrzcie, w tym momencie mamy tak, 2 gwiazdki już właśnie ogarnięte, więc bierzemy sobie ciach i bierzemy sobie tutaj ciach. Ja mam tutaj jeszcze powysadzać, słuchajcie, całkiem sporo tych, powykluwać całkiem sporo tych pecików, ale póki co chyba bym zrobił wszystkie te sejfy, wiecie? Znaczy tak mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. No bo skoro już tu jesteśmy i mamy, słuchajcie, już tutaj 60 tych ponad rozwalonych, to dawajcie, rozwalimy wszystkie, co? Możemy tutaj po prostu chwilę posiedzieć i to się w końcu samo zrobi. No i dobra, w tym momencie, słuchajcie, zostało już nam poniżej 100, a dostaniemy za to 3 gwiazdki, więc jakby chyba dobrze to zrobić. Na pewno jest to fajniejsze zadanie niż wyklucie 30 mythicali albo zrobienie 5 rainbowowych petów na 13% szans, no nie? Tutaj po prostu sobie siedzę, klikam i mam to wszystko gdzieś i wiem, że na pewno za jakiś czas się to uda. W tym momencie zostaje nam dosłownie 75 sejfów, więc no, nie wiem, minutka, dwie. No i dobra, zostało już poniżej 40, więc sami widzicie, że idzie to bardzo sprawnie. Nasz karnecik tak naprawdę ledwo co zaczęliśmy, no nie? Ale czy uda mi się go zrobić całego? Nie wiem, dlatego, że on w ogóle teraz, słuchajcie, kończy się za 11 dni, a jest o 50 pozycji większy. To jest akurat o tyle ciekawe, że dzięki temu na samym dole, popatrzcie, mamy aż 3 Pirot jaja naraz, czy na przykład 8 Sailor jajek naraz, czy po 12 miliardów, no nie, w gotówce, więc to już jest konkretna kasa. Być może warto w ogóle cały ten jakby, no nie wiem, jakby ten karnet robić, bo to jest dobry pomysł na zarobek. Jakby tak wszystko, słuchajcie, podbierać, całą tą kasę, jaka tu jest, to myślę, że tak, i posprzedawać te jajka, to myślę, że tak z ćwierć tryliona dałoby się zarobić, moim zdaniem, no. Ej, w ogóle mini kometa, patrzcie, ma spaść w biomie, na którym ja w ogóle teraz jestem, więc możemy sobie tutaj poczekać i zobaczyć, słuchajcie, jak ona tutaj walnie, no nie, bo zostało mi 15 sejfów i wtedy zebrać ją, bo to jakieś tam diaksiki będą, no nie, tylko gdzie jest ta kometa, bo ja jej nie widzę póki co. Dobra, ja to zrobiłem i faktycznie jest kometa, więc idziemy i ją tutaj, słuchajcie, rozwalamy, wysyłamy wszystkie peciki tutaj, wszystkie są? Nie, jeszcze nie, słuchajcie, ciach, ciach i ciach. I teraz sobie wy rozwalajcie, a ja w takim razie odbiorę sobie właśnie, słuchajcie, te nagrody. Czyli weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie diaksy, 25 milionów, weźmiemy sobie to i tu jeszcze tego nie możemy. Teraz, słuchajcie, muszę 3 mythicale pety, ej, to mało, 100 legendarnych, no to do zrobienia i jeszcze, słuchajcie, 31 po prostu w świecie spawnu, więc to jest jak najbardziej wszystko do zrobienia. Więc, i w ogóle ile ta kometa, słuchajcie, mi teraz daje, bo tego nie wiem. Dobra, dostaję tutaj, słuchajcie, już 0 siły, więc ja sobie to odbieram i teraz tak, jeżeli chodzi o diaksy 20, 30 milionów, słuchajcie, 40 milionów, słuchajcie, za to dostałem. To jak na stanie tutaj w miejscu, jestem zadowolony. Ej, tu w ogóle fajna, słuchajcie, aukcyjka na to bajo jajo w miarę nowe, no nie? To ja tutaj 25 miliardów wrzucę od siebie, co? Jakby się udało za tyle kupić, to będę naprawdę zadowolony. Jajko mamy po 142, no nie? To, co właśnie otwieraliśmy je dzisiaj. Ale ja teraz tutaj podbijam, słuchajcie, i robię tutaj swoją budeczkę, no nie? Mamy tutaj parę rzeczy fajnych do sprzedania, więc dawajcie, ciśniemy. Natomiast czy mi się uda kupić to jajko za 25? No co ty gadasz? Ej, to co jest naprawdę tanio? To ja jestem w stanie na pewno sprzedać to jajko dużo drożej. Ale w ogóle wiecie co? Ja tutaj wystawię hipomelona. Dokładnie tak, słuchajcie, tak sobie pomyślałem. Od jednego diaksika sobie wystawimy, bo one teraz po 2 miliardy nawet chodzą. A my tutaj mamy, słuchajcie, właśnie tego huge pufferfisha. Jest ich teraz 400 na świecie. Nam się w ogóle sprzedaje quest jajo, ale tego pufferfisha mogliśmy dostać z tego nowego jajka. Wiecie którego? No właśnie tego tiki tyka laka makafon. I nam kolejne quest jajo też się sprzedaje, więc całkiem spoko. To możemy sobie tutaj jedno dorzucić. Nam się w ogóle sprzedaje jeszcze diamond kacik, więc naprawdę bardzo spoko. To dorzucimy, słuchajcie, w ogóle jeszcze może pandę bym sprzedał. No, można się jej tutaj fajnie pozbyć. A nasz hipomelon, słuchajcie, w tym momencie 90 milionów. No wow. O kurde, czemu to są hot dogi, słuchajcie, pojedynkę? No co ty gadasz? Hot dog za jednego diaksa? Ja cię kręcę. Ja wiem, że tutaj to jest taki jakby fake, no nie? Że zaraz pewnie gość zacznie robić typu 1 trylion, ale póki co 2 hot dogi kupiłem za 1 diaksa, widzowie, już w tym momencie. Teraz kupuję 3, czyli za 3 diaksy mam 3 hot dogi, które są, no trzeba przyznać, słuchajcie, naprawdę bardzo, ale to bardzo silne. Aj, tylko 3 mi się udało. I widzicie, i teraz nagle wystawiają po 10 miliardów. Ale co ja zdobyłem za 1 diaksa, to moje. Nasz hipomelon tutaj, słuchajcie, rośnie. No ale to dopiero miliard, więc wiecie, ja oczekuję tutaj jednak trochę więcej, co? O kurde, ale popatrzcie, jakie tu są prezenty. Bardzo dziękuję, Gienek. Za 6 miliardów jeszcze Rave Kraba 3-punktowego, więc do jaja perfekcyjnie, 5 dla ciebie. Dzięki tutaj H&M i Iko, Jezus Maria. Masz koszulkę z Abra Team? Dzięki, mordo. Patrzcie, co on tutaj dał. On nam dał tutaj 8 miliardów, 13 miliardów nam dał jeszcze atlantyckiego Stingraya, dał nam jeszcze Jelly Corgiego, atlantycką orkę i Nightmare Spirita. Nam się sprzedaje quest jajo, nam się tutaj ten hipomelon to w ogóle tragicznie, no dobra, niech oni się tam biją, ale HNMik, bardzo ci dziękuję i wielka 5 dla ciebie, super prezenty, naprawdę wielki szacun. Tutaj popatrzcie, mamy jeszcze Parta Axolotla, od Zosi mamy miliard, więc dziękuję, od Ryr HD mamy, słuchajcie, tutaj Nightmare Spirita, więc pozdrawiam waszą 2. Tutaj pozdro też da, tak nie, 9 za Nightmare Spirita, a Rexonek daje nam jeszcze Grinchkata 2-punktowca, więc także szacun i bardzo doceniam. UJSJ daje nam 500 milionów, a tata wróciłem z mlekiem. Ale serio wrócił? Naprawdę wrócił? No to 2 miliardy i jeszcze Redstone Cat, więc bardzo dziękuję. 5 i znowu pozdro. Tutaj Kuba, dzięki bardzo. Pozdrawiamy ciebie i twojego kolegę Adama za miliard. Tutaj Lily Dog, znowu po raz kolejny, popatrzcie. 1,5 miliarda, 3,5 miliarda, 4,5 miliarda, 5,5 miliardów, 6,5 miliardów. Nam niestety się sprzedał hipomelon strasznie tanio, więc olać go. Ale 6,5 miliarda od Lily Doga, bardzo dziękuję i naprawdę bardzo doceniam. Bananeczki jeszcze, 1, 2, 3, 4 lolki. Tutaj od tego ziomala też kiedyś dostałem bardzo dobrego huge peta, a tutaj 4 miliardy, więc 5, dzięki. Naprawdę, naprawdę dziękuję i doceniam. Emitoja, 500 milionów, Bystry Kuba także i tutaj jeszcze Panda miliard, więc szacunek i dziękuję. Tutaj jeszcze Panda dorzuca Toy Doj Bera, który jest golden tyle warty? Ej, on naprawdę jest tyle warty? Przecież to jest wartość 30 miliardów? Co ty gadasz? Ale tak serio? O kurde. Ej, to jest taki pecik, słuchajcie, że on chyba wyląduje na aukcji, wiecie co? Naprawdę. Ej, robimy to! Zrobimy to teraz! O kurde! Ej, nie spodziewałem się, że on może być... Czekaj, tak drogi? Niemożliwe, że on tyle kosztuje. Naprawdę to jest niemożliwe. Ale dawajcie, robimy aukcję od 1 diaksa z tym petem. To będzie totalnie porąbane. Ale byku, naprawdę ci dziękuję. Panda, coś ty odwalił teraz. Kurde, odbieram to i lecimy z tą aukcją. Ja cię kręcę, to będzie ciekawe. Dobra, aukcja ruszyła, tylko że po 20 sekundach nawet nikt nie dał diaksa, rozumiecie to? A to jest warte 45 miliardów podobno. Tutaj są, słuchajcie, te tiki jaja po 10,5 miliarda. Nam, słuchajcie, ktoś dał już miliard. Nie no, błagam, weźcie, dajcie jakieś sensowne pieniądze, jeżeli to naprawdę, słuchajcie, jest tyle warte. Ja nie wiem, czy to jest tyle warte, no ale podobno jest tyle warte, więc zaraz to o tym się przekonamy. Dobra, wystawię w ogóle tutaj, słuchajcie, to jaju za 32 miliardy. Nam już ktoś dał czwóreczkę tam, słuchajcie, tych miliardów, więc zaraz sobie wszystko tutaj obczaję. No nie, no naprawdę zatrzymamy się na 4 miliardach. Ja rozumiem, że to może być błąd, no ale kurde! No, tu jest niby cena rapowa 30 miliardów. Ale to jest chyba błąd. Nie, no to na pewno, słuchajcie, jest błąd. No popatrzcie, nikt tego nawet nie podbija, nie? To nie ma sensu, słuchajcie, niemożliwe. To jest ewidentnie, słuchajcie, jakiś błąd. To na pewno tyle nie kosztuje, ale 4 miliardy zawsze spoko. Według stronki Cosmic Value on jest warty 3,5 miliarda, więc tu chyba jakiś błąd się wkradł. I popatrzcie, sprzedaje nam się Tiki Egg za 9 miliardów, a tutaj przed chwilą w ogóle widziałem, że ktoś wystawiał po 8 i nie mógł sprzedać, więc kurde, my, słuchajcie, kupiliśmy jajko za 6,5, a sprzedaliśmy się za 9, no to jest duży zarobek, ewidentnie, słuchajcie, to jest duży zarobek. I wiecie, co chciałem jeszcze zrobić? Chciałem hot doga wystawić, słuchajcie, wystawić hot doga za, nie wiem, 700 milionów, bo kupiłem go za 1 diament. Problem jest taki, że słuchajcie, jak ja chcę kupić nowego Titanica, no nie, to one teraz nie są wystawiane na sprzedaż. Titanic, Jolly Cat tak samo, co nam się tutaj sprzedało? Party Panda, o, w sumie spoko. Czy inne Titaniki, słuchajcie, także nie bardzo są w ogóle wystawiane, no nie? Ja myślałem, że te ceny, słuchajcie, spadną, no bo kiedyś na pewno spadną, tylko pytanie, kiedy, słuchajcie, to będzie, bo teraz nie da się kupić po prostu Titanic Petów. No bo kurde, nie będę płacił 10 trylionów za Titanic Lakiego, no nie? Za jakiegokolwiek Titanica nie będę płacił takiej kasy i to jest, słuchajcie, problem. Tu natomiast mamy tego nowego Huge'a, Huge Tiki Dominus i zacząłem się zastanawiać nad kupnem, słuchajcie, po prostu jakiegoś mega kozackiego Huge'a, na przykład Huge Crown Cata albo Huge Cata, czyli pierwszego w ogóle Huge Peta, jaki był w grze, bo jego cena raczej spaść nigdy nie spadnie, a one wcale jakoś gigantycznie nie wzrosły. Znaczy, są drogie, wiadomo, ale da się je normalnie jeszcze kupić. My w tym momencie mamy 50 punktów, jeżeli nie zaznaczę niektórych petów, czy to stingrayów, czy nawet tych delfinów. Więc gdyby użyć wszystkiego, to myślę, że moglibyśmy, słuchajcie, mieć koło 75 punktów i wtedy moglibyśmy zrobić nowe jajo. Ale ja cały czas próbuję sprzedawać te delfiny i niestety one nie bardzo chcą schodzić, czy te właśnie stingraye, czy tutaj atlantycka orka. Kurde, jest trochę tych rzeczy, a jednak one nie chcą schodzić. No dobra, schodzi nam, słuchajcie, Dark Matter Tiki Dominus za 1,1 miliarda, więc całkiem spoko. Dodatkowo schodzi Dark Matter Pufferfish, czyli ten naprawdę cienki pecik, który w ogóle nie wiem po co mi był. No ale całkiem spoko, że jednak sobie tutaj zszedł. Hot dog też nam schodzi, słuchajcie, więc też całkiem fajnie. Mogę dorzucić też w ogóle kolejnego hot doga, bo kupiłem go za 1, tak? Już ustaliliśmy to za 1 diament, więc jak najbardziej, dawajcie, kupujcie. Tu natomiast, słuchajcie, jest jajeczko za 27, więc 27 to ja jeszcze mogę dać, no nie? Już więcej to raczej niestety nie. Nam się sprzedaje atlantycka orka. Uuu, to mi się podoba, bo ja tych orek mam bardzo dużo, a to są jednopunktowce, warto to zapamiętać, więc jeżeli ja bym dostał tutaj po 2 miliardy za 1 punkcik, to potem mogę iść na inną trading plazę i kupić, słuchajcie, jednopunktowca jakiegoś innego, po prostu taniej. Bardzo możliwe natomiast, że ja wygram w ogóle tutaj tą aukcję i będę miał, słuchajcie, już wtedy 3 takie jajka, nie? Za 27 miliardów i tak całkiem spoko, że się w ogóle odkuliśmy z tymi jajkami, bo jeszcze wczoraj to nie mieliśmy prawie w ogóle, a ja właśnie je wygrywam, więc jestem zadowolony. No i dobra, sprzedaje nam się jeszcze Super Cat, słuchajcie, faktycznie za 3 miliardy, czyli ich cena musiała naprawdę drastycznie wzrosnąć. Jestem naprawdę zszokowany. Tutaj ten tie-dye bear, słuchajcie, to też jest jednopunktowiec. Jak on mi zejdzie za 3 miliardy, to naprawdę jest grubo. Schodzi nam hipomelon, słuchajcie, za 2 miliardy, a ja jeszcze, słuchajcie, mam ich więcej, więc dawaj, dawaj. Jeżeli ktoś chce, to bierz tego hipomelona. Ziomal się pyta, czy za 120 miliardów sprzedam tego Huge Nightfall Wolfa, ale nie zrobię tego, słuchajcie, nie zrobię. Ich jest, słuchajcie, co prawda 17 tysięcy na świecie, więc wcale nie aż tak nieprawdopodobnie mało, ale nie będę go sprzedawał taniej, słuchajcie, on jest zbyt fajnym petem. I jeszcze mała dawka prezentów, więc Marcin, dzięki za quest jajo, oczywiście pójdzie to na sprzedaż, dobro, dzięki za 3 miliardy, piątka dla ciebie, nie no, 3 miliardy to już idzie kupić ekskluzyw peta. Olaf daje nam 10 miliardów, no to kurde, to już jest sporo kasiory, dziesiątka dla ciebie, mega, mega dziękuję, a nam się sprzedaje Huge Nightfall Wolf, wiedziałem, żeby nie wystawiać go taniej i popatrzcie, 400 miliardów dzisiaj zarobiony. To jest nieprawdopodobne, że my w każdym odcinku zarabiamy po 0,5 tryliona, trylion, czasem 2 tryliony, tak jak wczoraj. Co tu się dzieje? Jak ja potem mam to wydać? No nie, póki te Titaniki są tak drogie. Masakra. Ale Olaf, bardzo, bardzo ci dziękuję. Naprawdę wielki szacunek i doceniam. Dobro, pozdrawiamy ciebie także, bo jeszcze dosyła nam 4 miliardy, czyli łącznie 7, więc 7 tutaj dla ciebie. Naprawdę, naprawdę szacun. Tutaj Mikut daje nam update hype gifta, więc całkiem spoko. Można go fajnie sprzedać. A Szatan wjeżdża, o, jak w każdym odcinku, 5 miliardów, jeszcze Knifecacik czy Storm Dominus, więc piątka i dożywotnie pozdro. w sumie mówię to do ciebie w każdym odcinku, ale niech będzie, że dożywotnie pozderki. Dzięki bardzo. Coin tutaj nam daje, popatrzcie, jeszcze eventowe pety, więc to naprawdę się może też przydać. I jeszcze daje nam dolfina, ty! 3 punktowca nam dajesz i 900 milionów, no to stary żółw dla ciebie. No właśnie, ja bym chciał to sprzedać, one nie chcą się sprzedać, ale do jajeczka, fajnie, fajnie. Krzysio to ja daję nam Sailor Jajo, więc także uszanowanko marynarzu, bardzo dziękuję. To się serio też może przydać na sprzedaż. A Marcel Polska Pogba, 800 milionów, dzięki bardzo. Przemek Kosek, tutaj też quest jajo, czy Poland daje nam update hype gifta tego nowszego, to dziękuję bardzo panowie i odbieram teraz wszystko. A my tu mamy aukcję, słuchajcie, znowu na tego Tiki Ega, no to co, 6 miliardów, słuchajcie, z bomby? A dajmy 6 miliardów, słuchajcie, z bombę, no nie? Ktoś tutaj dał piąteczkę, więc możemy się trochę tłuc. O kurde, patrzcie na to. Tu są butterfly'e po 1 diament? Co ty gadasz? Jaka to jest w ogóle jazda, nie? Masakra. Dobra, daję, słuchajcie, 6,5 miliarda teraz w tej aukcji, a tutaj ja chcę więcej tych butterfly'ów kupić. Aha, widzę, bo tutaj jest taki, że ktoś przez przypadek kliknie i potem 1 trylion zapłaci, no nie? No to mam nadzieję, że ja się na to nie nabiorę. Powinienem mieć mniej gotówki i wtedy bym, słuchajcie, jakby mógł się mniej nabierać, ale 2 sobie tutaj kupiłem. Jeszcze teraz dostajemy, słuchajcie, patrzcie, w tym momencie, uwaga, to Tiki Jajo, więc bardzo spoko. 6,5 miliarda? Git. To teraz tak, walniemy, słuchajcie, oczywiście to jajo. No to co? Za 8,5 sprzedaliśmy dzisiaj za 9, to za 8,5 mogę wystawić i 2 miliardy zarobimy. Dobra, teraz mamy, słuchajcie, aż 3 takie butterfly'e i to jest 47% szans, więc uwaga i mamy to. Nice, let's go. No to to mi się podoba, bo teraz ten rainbowowy będzie miał 45 pewnie, 49 nawet, o. No to on będzie miał w takim razie za 5 dni 100, nie wiem, 30, 140 kół, coś takiego. Tutaj dalej te Titaniki są, słuchajcie, takie strasznie horrendalnie drogie. To jest straszna lipa, serio. Ja bym chciał już kupić jakiegoś Titanika. Jednego czy drugiego, naprawdę. Już nie ma to teraz znaczenia jakiego, ale chciałbym po prostu. Tu w ogóle, słuchajcie, popatrzcie, można kupić kilka takich i potem będzie o 130 kół bardzo szybko, no nie? Bo to jest ten butterfly, co ja przed chwilą go w ogóle robiłem. Ale tak sobie pomyślałem, one są, słuchajcie, po 100. Ja je kupię, ja je zostawię na te parę dni. I potem, słuchajcie, po prostu je posprzedajemy. Oczywiście one nie będą jakoś hardkorowo drogie za te 5 dni, ale kurde, ja je kupię tutaj za 100, a myślę, że tak za 700 milionów będzie dało się je sprzedać, tak jak hot dogi. No jednak hot doga dzisiaj bez problemu sprzedaliśmy za te 700 milionów, mimo że oczywiście to 130 kół, ale on może być w sumie trochę mocniejszy, słuchajcie, od tego hot doga. Hot dog ma 113 kół, a tutaj ten butterfly wydaje mi się, że może mieć tak pod 130, no nie? Coś takiego. Więc ja wykupię je tutaj, słuchajcie, wszystkie, a przynajmniej taki jest plan. Nie wiem, czy będę miał tyle miejsca w ogóle tam w moim tym wiecie, dark matterowym miejscu, ale to zaraz sprawdzimy. Dobra, kupujemy jeszcze jednego i teraz, słuchajcie, walniemy ostatniego. Natomiast tutaj huge butterfly, kurde, chciałbym mieć tego motyla, naprawdę chciałbym go mieć. A tu rozdymka, popatrzcie, już za 850, a nie za 1 trylion, jak było to rano. Dobra, tak jak mówiłem, słuchajcie, bierzemy i teraz nie wiem, ile mam miejsca, ale ja je robię, słuchajcie, pojedynczo, nie? Ja je, słuchajcie, teraz robię pojedynczo. Nie będę ich łączył, żeby po prostu nie tracić kasy. Nie o to mi jakby tutaj chodzi, no nie? Kumacie, co mam na myśli? Wszystkie pojedynczo i potem tych butterfly'ów po prostu zrobi nam się tutaj dużo. O, new perk unlocked? O kurde. A to co ja takiego zrobiłem? Ej. Nice, coś, słuchajcie, odblokowałem, ale w sumie nawet nie wiem co. Aha, ej, że wszystkie tutaj dark matterowe rzeczy mi się robią o 10% szybciej. Wiedzieliście to? Nice, ja tego, słuchajcie, nie wiedziałem, ale to mi się podoba. Czyli czysto w teorii, jeżeli coś miałoby nam się robić 10 dni, to będzie robiło nam się 9 dni. Więc jeżeli to ma się nam robić 5 dni, to będzie się robiło nam 4,5 dnia. Spoko, niby wiele to nie zmienia, ale zawsze fajnie to mieć niż nie mieć, no nie? Więc dobra, aha, widzicie, mam pełną teraz kolejkę, więc został mi jeden taki ziomal. No to popatrzcie, łącznie mamy teraz 18,5 tryliona i pytanie, co ja powinienem z tym zrobić, bo moim zdaniem powinienem za to kupić ze 2-3 Titaniki, tylko kurde, te ceny są wysokie, więc musimy chyba dalej czekać. Albo serio pobawić się w jakieś huge pety, na przykład taki Kraken, raczej jego cena nie spadnie, można by go kupić. Huge peta, tego huge kata można by kupić, huge crown kata także, czy jakieś takie diamond katy i tak dalej, te super rzadkie, drogie huge pety.